Siemane, jestem Zawidy Srestem, dzisiaj wybieramy się na ranking Priestem, ponownie zaczarowanym, podobnie magicznym i ponownie całkiem dobrym. Mi się udało nawet do czwartego diamentu z piątego się wybrać tym właśnie oto deckiem, opartym na nagach, opartym na zaklęciach, na 30 tylko kartach, ale ich naprawdę starczy. Starczy to znaczy, naprawdę mamy tutaj wystarczająco value, żeby nawet z tymi bardziej kontrolnymi, nawet tymi 40-kartowymi taliami jakoś konkurować. Biorąc pod uwagę, że mamy Aszarkę, która to może nas wzbogacić o... trzy w sumie dodatkowe karty w deku, bo w zasadzie 5, ale ona od razu dobiera dwie, więc oddalić nas może od fatygi o 3 tury, potem jak sobie zduplikujemy tę Aszarkę, to możemy to zrobić jeszcze raz, a z Priestem Anduinem mecz może być na pewno ciekawy, o ile to nie jest ten Undead Priest, bo wtedy to będzie raczej szybki mecz i wydaje mi się, że wtedy nawet mamy całkiem dobry matchup z nim. Co bym chciał? Identity Theft jest bardzo dobre w Miro meczu, w sensie przy kontrolnym Priście i tego bym raczej się spodziewał. Holy Smite też jest dobry jako początek i to jest Defend, Defend jest też świetne. Ponieważ mamy Defend, to ja bym chyba nawet zachował to Identity Theft, lekko ryzykując, że... A może nawet tę nagę powinienem wziąć? No bo to jest trójka w sumie, podoba mi się w zasadzie ta ręka, bo to jest bardzo dobry removal na to jego 3-2. To jest dobry removal tak po prostu, to jest bardzo dobra tura trzecia, to jest Herald Światłości, która będzie aktywowany... Ja biorę całą tę rękę. Na początku chciałem odrzucić całą, ale jak sobie tak przeanalizowałem, na co my gramy, no to jest całkiem nieźle. Uj, mój przeciwnik też zachował całkiem sporo kart, drugą i trzecią od lewej. Och, matko jedyna, jak ja nie lubię tego agro. Ja wiem, że tym grałem cały poprzedni sezon, ale chodzi mi o to, że miałem nadzieję, że to będzie kontrolny, bo z kontrolnym jest ciekawiej, bo jakby ja mam czas, on ma czas i wtedy robimy sobie fajne rzeczy, fajne i śmieszne, tak? W sensie jest dużo takich memowych, śmiesznych, wesołych zagrania, tak? To będziemy po prostu musieli odpierać jego tę ofensywę, ale to jest dobre, w sensie to jest zupełnie dobry mecz, bo mamy bardzo dużo leczenia i świetne odpowiedzi na niektóre z jego postaci. Więc to powinien być raczej ładne, w ogóle jak on jeszcze zrobi AFK, słynne zagranie, turn one AFK, zero many, zero kart, możesz to zagrać w każdej turze. Dobra, Talos też jest bardzo fajny, poczekamy sobie jeszcze tę turę. W kolejnej możemy rozważać coin Identity Theft, jeśli on naprawdę nic nie zagra, chociaż jak nawet nic nie zagra, to też jest fajny. Talosa też naprawdę można grać tak po prostu tutaj, bo on z smite'em fajnie odpowiada na te jego postaci, które mają 4 życia. Ojej, ała, aż mnie to zabolało, co nie? Fajnie, że mamy tego hipstera, to możemy sobie go zagrać z coinem. Bo nie mamy innej opcji na zrobienie tego komba, a kombo musimy aktywować. Hipster może nam dać jakieś fajne zaklęcia. Funnel Cake jest na pewno jednym z nich, ponieważ możemy sobie bardzo dużo odświeżyć. Chociaż Smite też jest fajny, tym bardziej jak mamy Talnosa. Ciekawe w sumie, co powinien wziąć, czy Smite'a, czy to. To jest fajne, tak jak mówię, bo może nam odświeżyć trochę manę, możemy tak trochę nadążyć tempem, ale Smite mając Talnosa w ręce, to ja bym chyba brał bardziej. Bardziej bym chyba, poza tym to też jest, no Smite jest lepszy. I tutaj coin i najobrzydliwsze zagranie po prostu, defen na jeszcze rebornowanym tym, to jest takie tempo, takie wali, jakby, ja wiem, że dla was może to wyglądać jako, no dobra, użyłeś armowalu, jakby koniec, tak, ale to jest to, ile value my właśnie wygenerowali, czy jakby jak mocne to było zagranie, to jest, o matko, bo to tak, to się wymieniło na dwie karty od razu, to jest jedna za dwie karty, czyli jesteśmy jedną kartę do przodu. I jeszcze do tego, zabraliśmy mu te dwie potencjalne karty, które on mógł wyciągnąć. No jakby, aż miło jest spojrzeć, aż miło. No dobra, tutaj wygląda to jak prosty smajcik trade i tyle. Bez Talnosa oczywiście szukamy tym hipsterem. Też bardzo ładny top deck, naprawdę dobry top deck. To jest fajna odpowiedź na te jego jakieś późniejsze, chociaż też te smajty świetnie odpowiadają na te jego duchy. Generalnie dobrze wygląda ten mecz, bardzo dobrze. Ale tutaj bym wziął jeszcze jednego removala. I nie ma znaczenia, w jakiej kolejności chyba straduję, ale możemy to zrobić oczywiście tak. Bardzo dobrze, że zachowałem te dwa Holy Smite'y, mając gdzieś tam jednak w tyle głowy, że to może być fajny kontrolny matchup z Priestem, ale to może być też takie ble agro, które szczerze mówiąc w czwartej turze, jak on nie zadał żadnego obrażenia w twarz i nie zdobył tego stołu, to inaczej, ja grałem bardzo w poprzednim sezonie, grałem bardzo agresywną wersję tego Priesta, bardzo agresywną, więc dla mnie, jak w czwartej, jakby moja czwarta tura wyglądała tak, to można rozważyć concede, w zależności od tego, co on ma w dłoni. Bo jeśli ma w dłoni na przykład dwa razy tą postać 4 many, 5, 4 dredge i zadaj tam 5 obrażeń przeciwnikowi, jeśli to jest nieumarły, no to nie, to ja bym jak najbardziej grał, ale jeśli jego ręka to są, nie wiem, jakieś tanie na przykład... Illuminatem jest chyba tam parę zaklęć w tym deku, więc może tutaj coś sobie coś może mu wypłynąć. Właśnie, jeśli jego ręka sprowadza się do małych postaci, to jeszcze ja mam smite'a. Matko, ja mam wszystkie odpowiedzi, aż mi trochę jest niedobrze. Aż się trochę z lesem czuję, że mamy tak dobre odpowiedzi.
To bym jeszcze zachował na później, ale tutaj mamy piękny heal, piękny trade, piękny smite na tym, jakby... No... 5 kart versus 2 karty jego i to jeszcze ja mam przewagę na stole, no już nie róbmy z tego jakiegoś tam wielkiego czegoś, ale aj... No ale dobra, no tak czasami jest, co nie? W sensie tak działają często agrodeki, że albo mają takie bardzo, bardzo spolaryzowane... Następuje polaryzacja gier granych tą talią, że z jednej strony czasami mamy świetne zagrania i może mieć super otwarcie mój przeciwnik, a czasami ma na takie fatalne po prostu, fatalne. Zastanawiam się nad Identity Theftem versus Heraldem. Herald ma duży potencjał w tym meczu. Jest też Aszarka. Mając Aszarkę, to chyba bym próbował to Identity Theft coś tutaj. Jeszcze to trudno będzie aktywować. Ojej, jeszcze to mogę mu zabrać. Ała. Ojej. Fatalny. Znaczy, w sensie, nie tutaj... Dlaczego wygraliśmy ten mecz? Ja mówię to w turze piątej. No bo trudno będzie to według mnie teraz przegrać. Naprawdę, w sensie, jak jeszcze on ma takie, takie desperackie zagrania są bardzo, bardzo pewnie bolesne. Ojej, jeszcze paskudny top deck. Ojej, fatalnie. Ja wiem po prostu, ja wiem, bo mnie to tak samo boli, jakby patrząc na to, jak... Ja wiem, jak to wygląda z jego perspektywy, że to jest po prostu aż takie... Aż przykro jest to grać. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj bardzo fajnego dredża. Potencjalnym wyciągnięciem czegoś fajnego, takiego jak to na przykład. I mamy tutaj tego Heralda Światłości, który nas leczy, czy która nas leczy i... Nawet rozważałem przez chwilę smajtowanie tej mojej postaci. I w sumie, jak teraz o tym myślę, to chyba było lepsze zagranie. Możemy zagrać to, bo nigdy więcej już żaden undead chyba nie zginie na mojej... Chociaż nie, jeszcze mam Talnosa, jeszcze Talnosa można próbować. Plus z Talnosem to zadaje, to zadaje 6 obrażeń już z Talnosem. Dobra, już nie przesadzajmy, mamy przewagę, jakby nie ten, nie, jakby jedyny sposób, przez który ja przegram ten mecz, to jest jakiś naprawdę mój głupi błąd, więc tak sobie gramy spokojnie, my jesteśmy w tym etapie, w tym meczu jak najbardziej tym kontrolnym priestem, to, że mój przeciwnik gra też mi daje jakieś takie, trochę niepokój w moim priestowym serduszku, że on może nie grać takiej agresywnej wersji, że tam mogą być jakieś cuda w tym deku, że tak powiem, poprzez cuda mam na myśli, momencik, muszę się zastanowić. No tutaj popujemy, zabijamy to, żeby aktywować tę Aszarę, gramy Aszarę i gramy Kolosala, żeby... Tak, Kolosala. Kolosala. Nawet nie wiem, czy duplikuję już teraz tę Aszarę, czy w przyszłej turze będę miał 8 many, 3 plus... Może 3 plus 2, to może... Nie, dobra, od razu już duplikujmy. To wtedy będzie się aktywowała tymi kolejnymi zaklęciami. Dobra, i powinny być easy game. Ja bardzo sympatyzuję z tym priestem, bo ja wiem jakby jak trudne jest jego życie, w sensie jeśli ja mam 28 życia w siódmej turze, on nie ma nic na stole. Ojej, on jeszcze nic nie wskrzesza chyba, tak? Co? Wskrzesza? A, wskrzesza to. Nie, przepraszam, faktycznie, bo to jest od poprzedniej, tak, okej. Okay. No dobra, no ale może właśnie wrócić z taką kartą, szczególnie jak mają taką super odpicowaną. Arms Dealer chyba... Aha, nie mógł wcześniej tego zagrać, nie, dobra, chciałem już czepiać, żeby misplay, ale nie, bo Arms Dealera dobrał, tak, a... Więc tutaj nie ma znaczenia. No mamy fajne tutaj potencjalne zagrania. Czy ja mogę jakoś... chyba zaczynamy tym kolosalnym i po prostu szukamy czegoś super, co nie? Uła. No to here we go. I tak, jak tu lecą te trady? Te trady chyba lecą jakoś... No właśnie, tak. Tak, tutaj. Ja bym to konsolidował parę tur wcześniej, ale Chociaż on wie, ale on wie. Nie, no ja bym konsolidował. Jeśli skonsolidował teraz, to powinien skonsolidować poprzedni turze, bo wiedział, że ja mam za szary tego kolosala. Aha, bo mógł założyć, że nie wziąłem tego kolosala, no okej. Okay. Czy to by było mądre? W sumie to miało sens, ponieważ widział, że ja mam deck jakiś taki oparty na zaklęciach, więc mogłem wziąć zaklęcia, bo tam jakaś synergia, trele morale, ale... No, ja się bardzo empatyzuję z tym priestem, z tym z tym undeadowym priestem, bo ja wiem, jak bardzo boli, jak słabo się dobierze i po prostu się nie ma dobrego otwarcia. Death Knight. Defna jest to tyle fajne, że tutaj jest potencjał na memy, ja tak patrzę na mecze, czy jest potencjał na memy? Tutaj jak najbardziej jest, jeśli on gra jakąś taką wolniejszą, czerwoną wersję, to będzie czas. A jak będzie czas, to będzie też przestrzeń memowa, w tym sensie, że będzie wesoło przynajmniej. Dobra ręka. 1, 2, 3, bardzo dobre karty. Jeśli to jest taki kontrolny matchup, to Power Crown Synchronize, nie do końca chciałbym grać na tym Slither Spearze, ale jak nie będę miał zupełnie nic innego do roboty, to mogę to rozważać. Zakładam, że to jest ta czerwona wersja. Też zależy bardzo, czy on coś zagra tutaj, czy coś będzie coinował, czy nie, bo ja też mogę czekać, zacznie chciałbym zagrać to na jakiejś Aszarce, albo jakimś czymś innym, jakoś tu zduplikować to value. To jest uniwersalne dosyć.
Okej. No ale z taką ręką to nie za bardzo, jakby też nie można trzymać kart do końca, co nie? Więc robimy tak. To może być też zielony, co nie? Może być zielony? Nie wiem. Wystawiam raczej na czerwonego. Przynajmniej ich teraz widuję więcej. Chociaż ostatnio grałem mecz z takim, który próbował robić mix. Przeciwnik miał normalnie i czerwone, na pewno miał i czerwone, i niebieskie karty. Też grał ten tam Sin Dragosa chyba, czy tego smoka 7 many. Zielonych, wydaje mi się, że te zielone jakieś widziałem, więc jakby były ewidentnie jakieś tutaj taka próba grania kilku rzeczy naraz, w sensie kilku run naraz, no ale tutaj wygląda na czerwoniutkiego, co nie? No ale mamy bardzo dobre tutaj wszystko w zasadzie, uła. Podoba mi się to, bo to mi dobiera karty, chociaż to też jest bardzo dobrym... No, ma duży potencjał z tym Identity Theft w kolejnej turze. Chociaż jak to zagram, to on ma ładnie trade na tej jednej postaci. No, ale... To też tak nie do końca pod manę jest, więc tak... Może zagramy tak na razie, jak on to skliruje, to skliruje. I wtedy zagramy tych dwóch. I tradujemy chyba, co nie? Bo nie chcę, żeby to zginęło od jakiegoś removala. A, removali ci w brud w tym czerwonym deku. Bardzo dużo jest removali. Ale skoro jest ten wolniejszy, to może w końcu zobaczymy prawdziwą, może nie potęgę tego deku, ale jego potencjał, o tak. Szkoda, ponieważ nie mamy tej jaszarki na samym początku. A, jeszcze, fuj. Szkoda, że nie mamy, bo ja strasznie nie chcę tego używać na tych małych postaciach, bo to jakby fajnie, że early game tak, ale ja go i tak nie wygram w tym early game gry całej. A on prędzej czy później będzie miał te swoje magiczne powroty na stół. Tutaj ja przewiduję chyba tego Slither Spira, heal i tradowanko, tak mi się wydaje. Znaczy dwa i w Slither Spirze chyba w takim razie w ogóle. No i w przyszłej turze będziemy szukać jakichś tych... jakichś tutaj kombinacji z tym Identity Theft, też sobie uzupełnimy trochę tę rękę. Mamy już to Prison of Oxaron, to jest spoko, jakbyśmy teraz gdzieś tam... No oczywiście, najfajniejszy snapshot to jest taki, który zawiera i to więzienie, i aszarkę. Albo aszarkę na przykład i to Paragon Synchronize, albo no tam różne inne karty, chociaż Identity Theft, w sensie to jakbyśmy mieli na przykład rzucać teraz snapshot, to też byłby spoko snapshot, bo mamy to i jeszcze Identity Theft, to też jest bardzo mocna karta. To jest Blood Boil, nie, on coinował, nie ma Blood Boil. Strasznie nie lubię tego zagrania. Bo to jest dobranie karty, fajnie, za dwa many, trochę słabo, ale bardzo mocnym jest to combo z tą postacią 5 many 3-6 i skoro on gra w ten sposób, to znaczy, że bardzo, bardzo nie ma kart do zagrania w tej turze i się boi, że... Znaczy może nie wiem, czy się boi, nie wiem, już nie będę tak robił takiej psychoanalizy, ale na pewno nie czuję się komfortowo, bo jakby to combo z tą 5 many 3-6 jest super, a zgranie tego tylko dla... zgubienie tego potencjału i zagranie tylko dla dobrego kart jest, no nie mówię, że desperacją, no ale takim trochę średnim zagraniem. Dobra, sprawdźmy, co tam mamy w Identity Theft'cie. Moment, chwila, to jest... Co to jest? To są moje karty? Moment, chwileczkę, czy jest? On z tego wszystko z tych hipsterów dostał. Ty złodziejaszku, ty. Paragon Synchronize chyba jest najfajniejszy. To też jest spoko, bo generuje spore statystyki. W ogóle to jest w czerwonym? To powinno być w zielonym, o co chodzi? To też jest dobra karta w sumie. Chociaż Whirlpool daje mi potencjał na sklirowanie... Sklirowanie jakichś rzeczy, które on ma, których może mieć kopię w deku. Whirlpool jest ciekawe na pewno. Tym bardziej już mamy jedno Paragon Synchronize, to weźmy go. I tutaj chyba Corpse Explosion, tak mi się wydaje. I tutaj się tam pobustowali ci moi panowie. I teraz kogo ja tutaj chyba tego? Czy tego? Nie, tego może, tak żeby rozkładać te buffy. Oj, dobra, zanim ja to zmysplejuję, to palnijmy w twarz tym wszystkim i zróbmy tak i na razie nie dredżujmy, bo się nie wyrobię z turą. Tutaj niestety nie było tego dredżowania, ponieważ się nie wyrobiłem z turą, to jest powód. Normalnie bym zagrał tego Illuminate'a i wpakowałbym dwa więcej w twarz. Ale też ten Illuminate ma w przyszłej turze duży potencjał, bo oni tak naprawdę... Teraz ten stół wygląda groźnie, w następnej turze jak mu pospadają te ataki, to nie będzie dużo w zasadzie. I to jest też duży błąd, który on mógłby popełnić, gdyby patrzył na ten stół i widział, matko, ja zaraz 12 obrażeń dostanę w twarz. Ale A, on jest czerwony, więc on ma bardzo dużo leczenia. I B, no to jest stół, który w zasadzie ma 5 obrażeń, a nie 10. A nie, przepraszam, nie 5, a nie 12.
Tak, bo ten ma dwa ataku, ten ma jeden ataku, ten ma dwa. Nie, sorry, nie, 7, 7, nie 12, tak? Bo jeden został zbuffowany. 8. Nie, dobra, nie umiem liczyć, dobra, już, spokojnie, spokojnie, nie denerwujcie się. Poza tym też mamy, znaczy ten Illuminate jakby był aktywowany. Fajnie, bo ten Illuminate aktywuje mi obie te nagi, a z jednej z tych, a z tego Crash Claw'a mogę dostać na przykład tę Aszarkę, albo mogę dostać moje 4-4. To są wszystko bardzo fajne nagi do stopdykowania. Okej, okay. To jest na przykład niepotrzebne według mnie w ogóle, ale to tylko moja opinia. Najpierw dobieramy, prawda? A potem dopiero zagramy tego Illuminate'a, bo jest szansa, że dobierzemy, a Sharkę nie dobraliśmy. Illuminate jest fajny, bo mi leczy te wszystkie postaci. Hipster jest spoko, bo daje mi fajne spele, więc generalnie same zalety. I to jeszcze się buffuje. Wow, ale mam synergii. On ma tylko wow, to jest dobre. Mamy strasznie duży stół, to się rzadko zdarza. I to taki strasznie duży stół, który nie jest wygenerowany z jakichś kolosali albo z tego Prison of Yoxaron, tylko po prostu z tych postaci 1-3 w zasadzie nakopiowanych, nabuffowanych. Wow. No ale on ma w sumie nie ma dobrego removala teraz na to, bo no, on do 8 tury nie może zagrać tego 5-5, on nie może zagrać tego tam, tego wybuchowania takiego za każdy korps, bo to zadaje tylko dwa obrażenia. Nawet Blood Boil w zasadzie nie za bardzo rozwiązuje ten stół, bo nawet nic nie zabije od razu, a niektóre postacie to dopiero po 3 turach, więc tak, no to jest na pewno duży problem dla niego. Bierzmy to już pod uwagę, że gdyby on sobie nie przywrócił 10 życia, to byłby to już tylko na 23. I moglibyśmy tutaj serio rozważać Litala w tej turze, gdyby miał wystarczająco dużo zaklęć. Prison of Yoxaron wydaje się najfajniejsze, ponieważ ja i tak nie wierzę, że ten stół przeżyje do kolejnej tury, a tak to wydam już te 7 many i nie będę... Chociaż, czy ja nie chcę go mieć w snapshocie? To jest takie pytanko. To jest bardzo dobre pytanko. To może dobierzmy najpierw kartę, buffując... Ua! Nie mam dlatego pojęcia, co bym chciał zbuffować. Co najlepiej gra wokół Blood Boila? Chyba to. Okej. Okay. Rzucimy sobie to, żeby mieć miejsce. Stradujemy, resztę pójdziemy w twarz. Czy ja tu mogłem mieć Litala? Nie no, 20 obrażeń więcej to bym nie wygenerował. Musiałbym 7 zaklęć rzucić, nie, to już nie ma opcji. Nie, no dobra, Litala nie ma, w następnej też nie będzie, poza tym, tak jak mówię, próby prześcignięcia tego kolegi z moim deckiem, strasznie głupi to byłby pomysł, bo ja ani nie mam jakiegoś takiego direct damage'u, to musiało być jakieś takie cudowne... Nie, w ogóle głupota by było lecieć w twarz. Tutaj gramy value game, fajnie, że jesteśmy w takiej bardzo dominującej sytuacji, on może zniszczyć cały stół dopiero w jakiejś tam kolejnych turach, więc... Do tego czasu po prostu wystarczy nie wyrzucać dużo kart z ręki i tyle. W sensie poza lokacjami, co nie? Bo one są o tyle fajne, że one są odporne na removale. Jest teraz chyba tylko jedna karta w ogóle teraz ma opcję zniszczenia lokacji, co nie? To jest takie, to takie klasyczne karty 4 many 4-4, zniszcz coś tam, tak? Zniszcz broń przeciwnika, wycisz stronnika albo zniszcz lokację. To są takie 3 chyba, albo może jest jakaś czwarta. No ale jest takich kilka kart 4 many 4-4. One jeszcze mają wszystkie tradable, aby być... No takimi już bardziej, jeśli karta ma jakiś super niszowy efekt i ma tradable, no to już bardziej nie można... okej, kreatywnie, policzone było dobrze, bardzo się cieszę, co fajnie. To zróbmy pewną repopulację tego stołu, wystawiając... a może ja chcę zacząć od tego Identity Thefta, chyba od tego chciałbym zacząć. Dzień dobry, ale jesteś duży. O nie... Bo ja mam ten Whirlpool i bardzo będę chciał tego Hollowhounda. No ale możemy to wyrzucić, co nie? W sensie, jak, no, to jest najlepsze, co mogę wziąć. A co to jest? Przepraszam, ja strasznie się gubię, jak są karty takie, jakie są. To jest też fajne, ale to jest, to mi może, jakby to muszę mieć, jeśli on to gra, bo inaczej to będzie strasznie w tyle. Więc zagrajmy tego kolegę. Whisper bardzo fajnie działa na Aleksandrosie, więc weźmy to i zakończmy turę, bo tego raczej będziemy używali Raku Removal. Przy takiej dużej ręce i żadnym jego stole jest duża szansa, że to Prison of Yoxaron mi zrobi krzywdę. A i rzucanie tego na tego 4-4, mając nadzieję, że polecą na pewno buffy, to wydaje mi się, że też no, taka płonna nadzieja. Okej. Okay. Fajnie, że możemy rzucić tego Aleksandrosa tak wcześniej, że nic nie robi na tym stole. Wow, to jest jakby tura 8, on nic nie zrobił. Zakładam, że jego ręka jest pełna removali. No i niech ten Aleksandros w takim razie wciągnie jednego z nich, ale to najpierw sobie dobierzmy kartę, bo to
Może będzie miał jakieś znaczenie. Zapraszam serdecznie. Oj, zapraszam. Jeszcze mamy to w 9 turze. Przepyszne, pyszne, pyszne, pyszne. Dobra, no i ten Aleksandros kluczowy, ponieważ teraz już jakaś presja na nim jest, on musi dobierać jakieś leczenie, odpowiadając przy okazji na moje kolejne zagrożenia, których mam tutaj całkiem sporo. Wow, ten Scourge jest kosmicznie dobry. No i właśnie, to jest ten problem. Strasznie chciałem tego Whirlpoola zagrać, żeby zniszczyć mu tego drugiego Hollowhounda, no ale jak ja mam własnego, no to tak... to boli troszeczkę, co nie? Mogę w ogóle tego Aleksandrosa teraz sobie tak myślę skopiować, ale czy to by było dobre zagranie? Nie wiem. No ten Hollowhound tak małe value mimo wszystko, biorąc pod uwagę, jak dużo może zrobić ta karta. O wiele bardziej mi się tutaj podoba Talnos z tym wyciszonkiem. No. Czy nie wiem, czy tego, czy serię tego, chociaż to jest na ostatnią ten, bo też pamiętajmy, że bardzo się zmniejsza wartość tego, jeśli mam lokację, co nie, bo to jest jeden undead mniej. Ale też ta lokacja to najwcześniej za 6 tur będzie, chociaż jest szansa, że my dojdziemy, że za 6 tur nadal tutaj będziemy. Bo on ma sporo leczenia, on tego jeszcze Aleksandrosa nie dobrał. Też mi się nie podoba jednak w takich dekach, jak mamy takie karty jak Aleksandros, które są jednak bardzo ważne dla nas. Jest tylko jedna taka karta, jest mała szansa, że ją dobierzemy mając 40 kart. Jest też mała, że mając 30 kart, no ale jest ona proporcjonalnie większa. W jakiejś proporcji na pewno. Może to nie jest liniowa proporcja, nie wiem, kto wie. Ten Talnos też fajnie, że go jakoś wykorzystaliśmy, bo to będzie problem powoli z tą naszą ręką, ale tutaj jakbyśmy teraz na przykład dostali tego od snapshotów kolegę, to też jest kolejny argument, żeby trzymać te karty, a nie tak po prostu wyrzucać je, dawać mu za darmo, bo on ma pełną łapę removali, tak? To zauważyliśmy. Była ta tura, gdzie on mógł wyrzucić cokolwiek by tylko chciał, ale ma pełną turę odpowiedzi. O, okej, okay, no to nie ten. Uła, Rivendarek. Rivendarek chyba here I come, co nie? O nie! Nie, 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 nie! Nie, moje potężne karty, ty złodzieju, ty! Nie, zostaw moje karty, nie, nie, nie! Oj, coś wybrał, zaraz zobaczymy, co się tutaj podmieni. W sumie on też ma dobre karty w ręce, więc... słabo, coś słabego wymienił. Whirlpool to tam mnie, wiecie... co mnie tam Whirlpool, twój kolego? No to jest magnificent snapshot absolutnie, jakby... To jest fenomenalny snapshot. Bierzemy go całego. Może powinien najpierw w sumie to Prison of Yoxaron zagrać. Mam 8 kart, chyba nie boję się overdrawowania. Możemy zaktywować pierwsze koty za płoty. Chociaż też jest dobry ten Hollowhound. Tylko, że wtedy już mamy całkiem spory stół, co nie? Ten lifesteal jest spoko, ale z tym Heraldem Światłości, a na razie to nic nie przywrócę. Więc zniszczmy najpierw to. Okej, okay, to jest dobre. To nic nie znaczy. To jest dobre. No i super. Wow, to było świetne, Yoxaron. No to było super, ekstra. Wow, mega. W sensie jestem super ukontentowany. I możemy jeszcze sobie jeszcze tradenąć. O tak. Cały czas to trzymam to parę od synchronize. Oj, dobraliśmy ten snapshot. Nie, najgorzej. No najgorzej, bo ten snapshot... Ojej. No źle. Możemy tą panią wyrzucić, chociaż to jest znowu fajne kombo z tym, fajne kombo z kanibalizacją, ale na razie to nie wygląda na to, żeby miał jakkolwiek walczyć o stół. Więc będziemy tradeować i pasować turę. Wow, fatalnie. Też czekam z tym Power Consignalize na coś lepszego, bo jakby póki ja mam presję, jakby... On będzie miał... Sposób, w jaki on wygra w tym momencie tę grę, to jest, że on musi znajdować kolejne odpowiedzi na moje, tak powiem, pytania, które ja stawiam na stole. Na razie na stole nie ma dużo, ale to jest wystarczająco dużo, żeby to jednak zadawało 10 obrażeń co turę. Ale wystarczająco mało, żeby jednak no nie chcieć rzucić na coś takiego 8 many 5-5 zniszcz wszystkich stronników, albo tego drugiego Hollowhounda, który obecnie się w ogóle fatalnie steryduje, albo korps, no to też nie jest super, co nie? To jest dobre zagranie, nie zrozumcie mnie źle, że jak to ten, ale to jakby ta karta ma o wiele większy potencjał, co nie? Ja to bym strasznie chciał dostać w twarz tak troszkę, żebym mógł te synergie z tą Screaming Banshee aktywować, albo Hollowhoundem też, no, chociaż tego w jednej turze nie zrobimy. Więc możemy tego Hollowhounda tak po prostu, żeby pacnąć i tyle. Możemy też zagrać w końcu to, skoro mamy to jeszcze w snapshocie. To chyba jest dobre zagranie, jakby nie ma też tego co trzymać, tylko dlatego, że mamy lokalizację na stole. Dawaj te wszystkie te i tylko mi tego 6-6 nie przyzwij, co mnie zabije za 3 tury, please. Git. Wow, super ekstra. No i dobra, jest okay. No, jeszcze ten ma synergię z tym, w ogóle ani tak. Karta Warlocka ma synergię z kartą Death Knighta. Kim ja jestem? Priestem, haha.
To takie średnie TT, ale to też jest dobre. Ja mam jak najbardziej. Tylko, że to się nie zaktywuje, co nie? Czy to się zaktywuje, ale nie przyzwie, czy się nie aktywuje w ogóle? Czy mi wykorzysta moje 3 korpsy, czy 4, przepraszam? Chyba nie. 8-8 też dostałem? Nie, no bardzo potężne karty. I jeszcze mogę sobie coś zduplikować w ogóle z nich. To jest chyba najfajniejsze, że ja sobie mogę na przykład tego 6-6 wciągnąć. O, kurczę. Okej. Okay. Powinien... Nie, nie powinien, sorry. Nie, dobrze, zagram. Dobra, już się nie czepiam, spokojnie, ujejku. Nie, śmieję się. A czemu... A, bo to jest at the end. Aha, okej. Okay. No i co, jak ja na to odpowiadam, co? Wow, no nie wiem, z czym, bo to jest... mogę próbować próbować, ale mogę też zacząć wywalać karty jednak z łapki, bo mam dużo ich i w sumie niepotrzebnie trzymam ich aż tyle w łapce. Więc zróbmy tak. Zobaczmy, co tam znajdziemy. No, ten Mindseer jest fajny. No, po prostu, żeby to zagrać, co nie? Albo, znaczy ten buff też jest spoko, bo możliwe, że... Bo ja będę wyciszał tym to, nie, no to Mindseer, żeby powydobijać to, co zostanie. Czyli tak, wyciszamy to. Zobaczymy, komu to tam zada te obrażenia. Porząsiu. Mindseer na koniec, bo to będzie 3. Plus 1. Plus Mindseer. Plus face i czekamy. Nie ma nic na stole, co chciałbym kopiować. Mój snapshot ma aż 8 kart. W tym mega potężne karty, więc dosłownie będę... Znaczy, tak długo jakby... Też jest ważne to, że ten Aleksandros, jeszcze jego się nie pojawił. Jak on się pojawi, to też te wszystkie synergie z tym Banshee mi się włączą. Bo ja mam na razie po prostu za dużo życia, żeby aktywować czy tego Herada Światłości, czy tego Hollowhounda, czy kanibalizację. Chociaż to też jest dobry... Mamy AOE jedno, mamy AOE drugie, mamy single target removal, mamy presję, jakby ja mogę naprawdę czekać po prostu. Co to jest? Bloodboil. Strzelam w Bloodboil. Corpse Explosion? On ma strasznie dużo tych, strasznie mało tych korpsów, jak na strzymać taką postać. Jak na ten deck. To jest strasznie ciekawe według mnie, że tak się potoczyła ta... Kusi mnie strasznie, żeby walnąć tym Yoxaronem jego w twarz, co nie? Czy tylko mnie kusi? Dobra, zobaczmy, co tam mamy dalej. Love Everlasting. No chociaż... Kanibalizacja chyba będzie lepsza. Bo nie mamy gwarancji za bardzo, że coś tu się zdarzy. Chyba czekamy, no. Ja mogę czekać, prawda? Bo mam tyle leczenia. Ja wiem, że jestem głębiej w fatydze, to jest ta wada. Ale... Chociaż bym walnął chyba tym Yoxaronkiem w twarz, bo mam removale w razie czego. Gdyby nie miał żadnych removali, to bym ten... Okej, fajny sekret. Innervate nie ma znaczenia. Nie wiem, co robi tam to zaklęcie. Ale zada jakieś obrażenia, preparation. No to... takie sobie, co nie? Ale ten sekret mamy, co nie? Więc moglibyśmy w sumie zagrać tego, ale on jest za duży, żeby go grać, nie, no to... Tutaj też nie chcę tracić tego potencjału. Ja nie wiem czy nie gram trochę za bardzo greedy, ale z drugiej strony, no co, mam wywalić tego Hollowhounda za darmo mu? Wiemy, że on ma bardzo dużo removali w ręce. Ale też to, co tury dostaje 3 w twarz, więc tak... Gorzej, jak on nic nie zagra. Ale pytanie, czy on może sobie... On nie może sobie pozwolić na nic nie granie, bo jednak dostaje co turę 3 w twarz, tak? Więc to nie może sobie pozwolić na nie granie niczego. Tak mi się wydaje. O ile ma w ogóle coś do zagrania, to też jest... Okej, okay, to jest takie małe... No właśnie, to jest ten taki minion, którego no nie wpakuje w tego przecież kanibalizacji. Okej, okay, zaczynam rozważać. Corpse Explosion też jest spoko na taki storik. Ale znowu, no w sensie niech mnie popadza trochę w twarz, to ja będę mógł aktywować te różne fajne synergie, ja się nie boję, na razie jest dobrze, czekamy. Fajne są te mecze Priestem, bo takie, dużo się w nich nie zmieniło. Naprawdę pamiętam, jak lata temu też miałem takie mecze, że jakby mam pełną łapę, na stole faktycznie coś jest, mój przeciwnik ma coś w ręce, do fatygi zostało jeszcze bardzo dużo czasu, a ja pasuję z 10 many. To jest strasznie śmieszne. Popaca i spokojnie przestanie. No boli troszeczkę, bo są tylko 4, co nie? Putricide! O, to ja muszę... Och, dzięki Defen, jak dobrze, że jesteś. Chociaż też mogę wpakować tego, co nie? Tego i walnąć tu i po prostu sklirować tych dwóch. Ale to chyba nie jest tego warte, biorąc pod uwagę, że mam Defen i Corpse Explosion i wtedy kliruję cały stół. Myślę, że większego on już nie zrobi, ale strasznie boli to, że on ma... Tak, muszę go wyciszyć najpierw, prawda? Bo on mi tutaj zrobi... problem. Ja to nazywam problem. I... O, moment, a co to robi?
Ach, prawie kichnąłem, przepraszam. Miałeś stół? Nie masz stołu. No bo ten Piotr Side by się aktywował, co nie? Jakby te rzeczy zaczęły... Zaczęłyby coś tam robić. Dobra, sklirowaliśmy stół. I czekamy. Nawet nie wiem, czy powinienem się healować. Ja nie wiem, serio zaczynam rozważać, czy healowanie się miało sens w tym meczu. W sensie, nie w tym meczu, tylko w tym momencie. Że może lepiej było się nie healować, żeby jednak mieć mniej życia, żeby ten... Chociaż, czekajcie, jak to patrzy dokładnie? After your hero gains health, someone that much attack... Aha, gains health, czyli jak rozumiem, to nie jest ile chciałem uleczyć, tylko ile faktycznie uleczyłem. Czyli jak mój bohater ma 27 życia na 30 możliwych, ja się uleczę za 6, to to przyzywa mi postać za 3. Znaczy z statystykami 3-3, a nie 6-6. Tak rozumiem to, bo jeśli jest inaczej, to jestem idiotą, że to trzymam cały czas. No ale może ten... Hipster, fajnie, że się pojawiłeś. No i nie mam żadnych defratli i chyba też nie mam żadnych. Możemy sobie przyzywać te dwie postaci z Reborn'em, żeby coś z tej ręki wyrzucić. No i healowanko. I czekanko, no nie wiem, no ja nie za bardzo mogę coś zagrać, w sensie ja potrzebuję, żeby on coś wyrzucił na stół. No fajnie, fajny był te undeady, ale to też był strasznie słabo, bo on dostał tylko czterech. Mniej nawet, tak? Nie, dostał... Tak, no cztery, przepraszam, bo te postacie jeden to one miały Reborna, więc... No więc tak sobie czekamy, tak sobie chillujemy, taka chillowa gra. No gorzej, że 12 jestem głębiej w fatydze, no ale znowu, on dostaje 3 w turę, co turę w twarz, więc tak... Okej, okay. Słaby Bloodboil. Ale w ogóle ta gra jakoś tak wygląda, że tak... Wydaje się, że obaj siedzimy na jakichś wielkich zagrożeniach i boimy się je zagrać. Znaczy, ja nie mam dużego zagrożenia, mam bardziej znowu, no odpowiedź. Ale też ten Hollow Hound mi gwarantuje dużo, dużo leczenia, więc ja nawet mogę trochę w tę fatygę sobie wpakować się, tak mi się wydaje. Ojej, ale ten cheat do teraz zostanę fatalny. No ale coś musiałem zagrać na stół. Jestem też kolejny... bo one nie dostają tego Bloodboila. No to gramy to i tyle, no. I czekamy. Czy ja wywalam te holinowe tak po prostu? Chyba tak. Znaczy leczę to. No bo co? Co będziemy hipstera zabijał? No i tak będziemy go pacać co za 4. Mogę wywalić te holinowe tak dla wywalenia. Ja nadal czekam w sumie na ten mój w Everlasting, bo to też mi pozwoli troszeczkę szybciej wyrzucać te karty z ręki. I to też w sumie można, warto zachować ten holinowy, aby to Love Everlasting zaktywować potem. W sensie, żeby potem mieć jedną turę taką, nawet jeśli mam to wyrzucić. Uła. A czemu nie 1-3? Aha, bo 1... Okej. Okay. Nie? Co? A nie, czemu nie 1-3? Czemu 1-1, a nie 1-3? Aha, bo się chcesz leczyć z tego. Okej. Okay. No dobra, to możemy w ręki wywalić, ale to nam będzie zajmować miejsce na stole. No ale cóż. Czy ja powinienem leczyć tego hipstera, czy nie? No nie, bo wtedy leczę go w zasadzie... No dobra, to był błąd, żeby go leczyć. No ale to nie będzie miało dużego znaczenia, myślę. I co robimy? Czekamy, no nie mogę za bardzo dobierać. Ja mam jeszcze... Kiedyś w tym deku była Ashara. Postać za 5 many 5-5. Która robiła tak zwane Lenaki Yutsuda. I może ona przyjdzie i te Lenaki Yutsudy zrobi. Bo ja mogę sobie ją zsynchronizować, ja mogę sobie ją potem wtasować kolejne te spele, potem wtasować kolejne spele, więc to może wyglądać niebezpiecznie, że mamy 12 kart głębiej do fatygi, ale to będziemy w stanie troszeczkę oddalić tą fatygę. Plus, tak jak mówię, on nadal nie dobrał Aleksandrosa, więc mam nadzieję, że jest zadowolony z tego, że gra 40 deków w karcie jednej, więc... No bo to nie jest dobre, w sensie przy tym deku, który tak w sumie, no może nie wiem, czy polega konkretnie na tej karcie. Wow, czy on właśnie wpakował 4, ten removal w... Wow! Okej. Okay. No to teraz czekamy tylko na Love Everlasting i będziemy wywalać te karty po kolei, ażeby aktywować tę maszarkę, co nie? Jop! No to czekamy. Bo tak, jedno to będzie holinowa, jedno to będzie Love Everlasting. Jeszcze, no mogę tam wyrzucić tę kanibalizację pewnie na coś. Wtedy będzie aszarka gotowa, wtedy będzie można ją zsynchronizować. Ja nie wiem, czy wystarczy... Chociaż nie, wtedy muszę wziąć spele na początku, żeby te spele wtasować i żeby zaktywować drugą aszarkę. Wow, w ogóle te karty siedzą w mojej ręce, nie wiem, z 20 tur już. Co najmniej 20, co najmniej 40 tur. Nie, no jesteśmy w turze której? No ja dużo nie dobierałem w tym meczu, więc mniej więcej tam na 17, tak? Nie, przepraszam, nie, 13. 13? Dobrze liczę? 14? Coś takiego. Nieważne, no. Ale to jest nasta tura w każdym razie. Wtasowywanko, czyli szukanko Aleksandrosa, tak. Fajnie, bo jakbym on go zagrał, to bym przynajmniej miał co robić, co nie? A nie tak się nudził. Tylko pytanie, czy ja powinienem... Ponieważ mam szarkę, to raczej ten Aleksandros powinien jeść kanibalizację, ale ten Hollow Hound też wygląda spoko, jak po prostu wyrzucanie go. Okej. Okay. To jest strasznie dobre pytanie. Co ja bym chciał tutaj zrobić?
Bo tutaj bardzo dobrze też wygląda piątka z tym uleczeniem. Strasznie fajnie wygląda ta piątka z uleczeniem. Bo to mogę zagrać potem na jakieś inne stoły i się uleczyć za tam milion. A to jest... Wow, moment. Czy mogę aktywować aszarkę w ogóle w tej turze? Nie, nie mogę. Dobra, czyli robimy to z kanibalizacją. I dobieramy sobie tam postać za 6. Potem jeszcze kolejną za 2. Wow. Cyk. No i jeszcze... A, nie mogę się urzeczyć, dobra. No to chyba starczy. No nie jest to jest super combo, ale... Ale ta postać wydaje mi się, że większy potencjał, żeby po prostu mnie uleczyć i się za coś przetradować, niż jeszcze przy okazji... Znaczy i tak bym nie był w stanie jej wyrzucić z tym, ale granie tu Heralda byłoby słabe, no bo ten... Ten tutaj No Muncher by mnie, że tak powiem, pomanczował, by mnie tak rzucił na ząb i to by było niefajne. Też on w jednej turze zadał 7 obrażeń w twarz, więc tak całkiem sporo przy okazji robiąc stół, więc ewidentnie po prostu brakowało mu kart i dla niego dobrze, czy dla niej, że dobrał, czy dobrała tego Finley'ego. A Szarka ile? Jeszcze 2. Ale ponieważ dobraliśmy tego Smite, to fajnie. No ja mam 50% szans na to, że dobiorę to Love Everlasting. Jakby bardzo chciałbym je dobrać. My potem mamy jeszcze Snapshot, mamy jeszcze jakby zagrożeń cinam w brud. Ja teraz muszę tylko się obronić troszeczkę przed fatygą. To i w ogóle ile on dostał... ja zagrałem tego Aleksandrosa w turze, pamiętam, 9, bo miałem wtedy 7 many i dorzuciłem coś jeszcze za 2. W 9 turze. Teraz jesteśmy w 11. Pomnóżmy to sobie razy 3, aby... Wow, jeszcze... A, okej. Okay. Czyli to rozwiewa też moje wątpliwości, jeśli chodzi o przyzywanie tych postaci. Ile ona tutaj w ogóle? 9-9, ale bydle. Dobra, ale mamy tego kanibalizację na to w razie czego. Lub też Hollowhounda z jakąś tam holinową w obecnym momencie. Blood Boil? Nie? Co to jest? To jest Blood Boil. Okej. Okay. Ale to 6-6 to bierzesz tak w twarz, tak? Nie zabijasz tego. Aha, okej. Okay. No nie wierzę, że moje... A Everlasting jest ostatnią kartą, którą mam. Unbelievable po prostu, no. Ach. Pasujemy tutaj, dlatego że. Jestem dobry w tę grę. Ja mam Love Everlasting, prawda? W sensie ja pamiętam, że. Że nie, to nie było w żaden sposób zniszczone. Prawda? Nie było w żaden sposób zniszczone. Gram Love Everlasting, Holinowkę, czy tam może nawet Smite'a. Zależy, no. Aha, on tak zagra. No to Holinowe Smite'a i tyle. A Staro wjeżdża w kolejnej turze, ja się leczę za 50 i tak dalej. Lecimy, tak. Gorzej, że tej... chociaż tę aszarkę mogę już w tej turze zagrać. To mnie tak trochę kusi. No tak, muszę zagrać to Love Everlasting, żeby zacząć w końcu robić rzeczy. Matko jedyna, nie wierzę w siebie. Zmisklikowałem to. Ojejku. To był... Ała, dlaczego? No, fatalny misplay, fatalny, przepraszam. Nie, w sensie, no po prostu mi się kliknęło. Ach, nadal mamy szansę na wygrana tego, ale... Wow, z taką kartą to na pewno. Dobra, tam fatyga. Okej. No, średnio trochę. Co to jest? Czemu to jest zielone? O, już nie jest zielone. No to git. Nie, zmyślikowałem, to powinno być... Ała, ta myszka, ja wywalę tą myszkę zaraz, no szlak mnie trafi po prostu, no przecież tak nie może być, no co to jest? To było absolutnie misplay, tak? W sensie to miało być... rozważałem holinowe, Smite'a versus Smite'a bez... No a tak to... Może nawet, a chociaż... Znaczy nie, to nie było dobre zagranie, bo już lepiej było nic nie zagrać, niż zagrać tę maszarkę tak na ten. Ale może, okej, okay, dobra. Zbudujmy narrację do mojego misplayu, narracja jest następująca. To był blef. Żeby pokazać mojemu przeciwnikowi, że ja nie mam innych aktywatorów i zaklęć w ręce, którymi mogę zaktywować tę aszarę, więc wolę ją zagrać jako postać na stół, niż, bo nie mam do niej komba. To jest mój pomysł, tak? W sensie, może... Ojej, mogłeś trafić chociaż w 4-4. Co to jest Blood Tap? Duże postaci incoming. Ale my też mamy duże postaci, bo jesteśmy dobrzy w tę grę. Holinowa z jakimiś smajtami tutaj. O, 12-12, co to jest? Co to jest tutaj? Jakaś postać się tutaj taka dużo wrosła. To jest 7, 8, 9, 11. Nie jesteśmy na dwie holinowy. Szkoda. Czyli musi być ten. Kanibalizacja. No musi być niestety.
Czyli tak, kanibalizacja i co potem gram? No to chyba zaczniemy od Holinowy, żeby... No mogę jakoś inaczej jeszcze zagrać? Nie, no muszę Holinowę zagrać, tak, muszę Holinowę zagrać. Znaczy może nie muszę, ale jakoś muszę sobie pozbyć te ręki, żeby ten snapshot w końcu zaktywować. I teraz mogę zadać mu 7 i 3, no to mogę go samym tym. O, no to super. Chociaż czy ja chcę tak? Chyba kanibalizacja jest lepsza, a jeszcze będzie Aleksandros, który jest buffowany, ale mogę zrobić Holinowę, więc jest git, tak? Bo poza tym kanibalizacja mi daje możliwość, co jeszcze zrobienia? Iszarki? Właśnie nie mogę tej iszarki. A, ale mogę to zagrać, dobra, jest okej, będzie pewnie zadowolony. Czyli tak, robimy tak. Robimy tak. Robimy tak, wybieramy zaklęcia, dobieramy zaklęcia, jest git. Dobra, spoko baroko. Nie, nie, jest okej, jest okej. Shuffle i... rzucam to? Chyba powinienem, co nie? Żeby nie dostać... Tak, powinienem to rzucić. A, nie rzuciłem tego. No dobra. Za krótkie są te tury w tej grze. Czy ja mogę dostać jakąś taką kartę typu Nozdormu, tylko że jakby... daj sobie 20 minut na turę? Nie, wiem, to by był koszmar grać takie gry, bo tam jest... Ajajajajaj, nie, zabij mi jakiegoś bydlaka, zabij mi to 3-1... Tak! I co? I jakby ja zostałem nagrodzony za misplay. To jest najlepsza karta, bo ja tego nigdy nie chciałem grać, tego Treasure Guarda, bo dobieranie karty są... Ooo, jaką dobrą kartę mi wyciągnął, jak mi dobrze, jak mi miło, jak mi fantastycznie. Dobra, przestań mnie już bić, bo ja tak nie lubię. Zagrajmy to, shuffle. No, w odwrotnej kolejności to będę zagrać, ale już dobra, tam to nie ma znaczenia. I tak tradujemy, to jest ok spell. To tego nie gramy obecnie, co nie? Nie, nie gramy i czekamy po prostu. Robimy to, co robiliśmy w tej grze od samego początku. Szkoda, ponieważ już tej jaszarki nie ma i nie ma jak wtasować więcej tych. A ja mam nadal dużo value, nadal dużo leczenia. On nadal, jakby, my zapominamy o tym, że mimo tego, że ja prawie nie walę go w twarz, to on co turę dostaje 3 i jakimś cudem nadal ma 18 życia. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest legalne? Przepraszam, 28 życia, a nie 18. Mój błąd. To jest this turn. Aha, czyli to musi być stradowane. Okej. Okay. No nie mam demonów w deku. No chyba pora wyrzucić tego Hollowhounda i po prostu już teraz lecimy do tego snapshotu, co nie? Chociaż ja też muszę zagrać jakieś removal, czy coś muszę zagrać, tak? If a minion died this turn. A, no to super, nie, dobra, to mam inne zagranie, czyli mam tak. Może jakiś demon w moim deku się tam, nie wiem, schował, czy coś? To jest aż 8 kart, więc nie chciałbym ten. Więc zrobimy tak. Ja chciałbym wszystkie te karty. Ja chcę wszystkie, jestem super pazerny w tym meczu, bo inaczej tego nie wygram. Tak mi się wydaje. Więc jakby ja chcę wszystkie te karty. Nie ma miejsca na overdrawowanie nawet jednej. Ale będzie szansa, że ja dostanę wszystkie te, bo teraz to się bardziej martwię o tę fatygę. Bo leczenia trochę mam, ale ja już tam sporo dostałem z tej fatygi i to tak sporo całkiem. Chyba już tam 4 nawet leciały, co nie? Więc... to, że on nie dostał tego Aleksandrosa, to musi być tak denerwujące, jak Aleksandros jest ostatni. 10% szans jest na to, nawet z tym Finlim i tak dalej, to mniej, żeby w jego deku Aleksandros był na samym dole. No to przykre, to przykre. O, niedobrze, o. Ale mam Holinowe, więc jest okej. Okay. Holinowe z tym, co nie? Tak zagrałem pewnie. Chyba, że jakiś removal dobiorę. Wow, jakoś tak się uwzięło na mnie te dysper. Czyli robimy... No, to nie jest najlepsze zagranie, szczerze mówiąc. Ale no cóż. I zrobimy tak. I zrobimy leczonko, żeby tego za 2 nie mógł zabić. I no i tyle. Cały potencjał tej karty, to ile ja ukisiłem w łapie i teraz i nie uleczyła mnie za nic. Dobra, no przynajmniej w następnej turze gramy snapshot i no i tyle. W sumie to tyle. Nie jest dobrze. Jak my przegramy ten mecz, po tym jak ja to wszystko... Ale popatrzcie, w pewnym momencie byliśmy 12 głębiej w fatydze, teraz jesteśmy tylko 2. Więc ja mówiłem, miałem rację. Trzeba było mnie słuchać. Ua, ja nie mam na to rowala. Niedobrze. Oj, niedobrze.
Dobra, tak jak powiedziałem, full snapshot, here we go. Dawaj mi te wszystkie piękne 8 kart, które tam zakitrałem. Nawet nie pamiętam, co tam jest. Uuu, jakie tu... Jezu. O matko, ja mam jeszcze to! Jaki jestem dobry w tę grę! Dobra... Baby! Ja to tutaj... Ja mam jeszcze to? Nie, no jest gitara... Jest spoko, mamy w ogóle pod kontrolą, mam ten mecz! Jejku, jeszcze mogę zagrać to... Jeszcze mogę tutaj... co ja chcę jeszcze zrobić? Na razie to chyba tyle, bo to tak... Tak, żeby nie wszystko naraz, bo to bym strasznie chciał z tą kanibalizacją zagrać w przyszłej turze i sobie odleczyć to, co on mi zrobi, ewentualnie zabić tę postać. Mam jeszcze to, gdyby mu się tam zrobiło jakoś bardzo, bardzo ciepło i zaczął robić niemiłe, że... Ja jestem dobry w tej grze, słuchajcie, nie ma w ogóle problemu. W ogóle możemy też zrobić combo to, później to... Wow. Ale, no dobra, tylko trzeba wybrać jakieś dobre zagranie, co nie? Zagrajmy to, co by coś wystawić na stół jednak. Nie wiem, czy to jest dobre zagranie akurat, trzymając to leczenie. To nie wiem, ale w sumie tracimy tylko dwa, więc tak, przeżyję. Możemy tego Hollow Hounda jeszcze sobie schodzić. Ja dobry ten snapshot, co zrobiłem. Dobry, jeszcze mamy to w tym snapshocie. To jest moje, to jest to! To jest Scourge! Nie wiem, pamiętacie, co to znaczy. To jest jakieś, jakaś... Coś mi się kojarzy z jakąś taką grozą, ponurą, problemem czy czymś. Dobrze to przetłumaczyłem. Dzięki, dzięki. Mamy tutaj przede wszystkim dużo leczenia, mamy też leczenie, no i mamy presję. No pytanie, Aleksandros jest literali na końcu jego deku. To jest ostatnia karta, to jest Aleksandros. Jeszcze on ma sekret tutaj do wejścia. O, jest i on, dobra. No to chyba to będzie to w... Chociaż tutaj ten Hollow Hound też może zrobić całkiem robotę może zrobić. O nie! Fu! Ty on to... I pamiętam tę kartę, tak! Pamiętam, jak mogłem ją wybrać z Identity Theft i on ją otrzymał na tego Aleksandrosa. O, ty pazerny człowieku! Ale dobrze, nie, dobrze, dobrze, zagrał, dobrze. Czy ja mogę coś... A, to... Wow, i dostaliśmy i tego Aleksandrosa i to wszystko? Aha, tylko ja muszę ten przeżyć jeszcze, dobra, dobra. First przeżyć, then other things. Okej, okay, okej. Okay. Co ja tutaj robię? Chciałbym zacząć zagrać tego Aleksandrosa, ale też mnie kusi ten koleżka. I potem... Chociaż ta pani... O, no, ta pani to może zrobić dużo. Ta pani może zrobić bardzo dużo, ale ja muszę jeszcze to 10-7 jakoś zabić. Czy ja to gram już to? Chyba to gram. To i Aleksandros, to i Aleksandros. Matko, że ja w ogóle nie zobaczyłem tego playu, to jestem jakiś głupi. Dobra, robimy to. Aleksa... Halo, halo. I Aleksandros. I bye bye. Panie Death Knight. Jeszcze możemy go dodać w następnej turze, jeśli o ile on go nie zabije. No, resources dwindle. Nie wiem jak wy, ale moje resources też very dwindle, bo to długi mecz jest, ja nie mogę. Ale nie, ale musimy to wygrać, no come on, jakby musimy to wygrać, no już teraz nie ma opcji, żeby się... jeszcze kolejnego, no tak, 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 tak. Dobra, ale ja mam tego Hollow Hounda. Czy ja gram teraz ten Scourge, bo ten Scourge jest strasznie kuszący. Chociaż ja dostaję, ja chociaż ja zginę w następnej turze, to ja bym wolał nie zginąć, co wy na to? To może spróbujmy nie zginąć, dobry plan. Moment, 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 czy ja tu nie mam jakiegoś litala, takiego sneaky? Ja zadaję muszę... Jestem jeden off! Brakuje mi jednego? Nie! Dobra, czyli przede wszystkim przeżyć, co nie? To spróbujmy przeżyć. Zróbmy tak. I ten. I kanibalizacja, prawda? W sumie mogę to też zagrać i to wtedy... Wtedy też mi ten przyzywa, ale wtedy on to może zabić. Tylko żeby to zabić, to musiałby to... To i kanibalizacja wygląda dobrze, bo najwięcej się leczę. A ja dostaję 7 na twarz na następnej turze, to co mi się tak średniawo podoba, nie ugrywam. No chyba leczonko. Chyba leczonko. On musi jakoś odpowiedzieć na ten stół też przede wszystkim. Tak, chyba leczonko, a w następnej turze Hollow Hound i się tam leczymy za 50. Jest git, dobra. On musi na to odpowiedzieć, plus on dostaje 6. I no nie wiem, nie wiem, czym on mógł mnie teraz tutaj tak zaskoczyć. To jest czerwony, więc nie może sobie nagle... W ogóle to jest takie przykre, bo on teraz ma te 35 korpsów, a w tym early game'ie tak mu tego brakowało. Wow, ja pamiętam te tury, jak to było... Aż przykro było patrzeć trochę, ale...
Nie wiem, tak, o ile nie ma czegoś w tych 6-7 kartach, które on ma w ręce. W ogóle chciałem tylko przypomnieć, że mój przeciwnik gra 10 kart więcej niż ja. A jakby jesteśmy w obvious card advantage. Tak, by the way. Obvious card advantage. Bo mamy super łapę. No to ten snapshot tutaj zrobił sporo, co nie? Ten snapshot. Ja bardzo dobrze, że wyciągnąłem maximum value z tego snapshotu. Poczuję się teraz bezpieczniej. A to jest ważne. To jest podstawa piramidy Maslowa, prawda? Bezpieczeństwo. Żeby mnie zabijać. Nie możesz mnie zabijać. Nie ma opcji w ogóle. Nie wierzę w to. Nie, to mnie nie zabija. Uff. Jak dobrze, że przyznałem. Nie! Przyznałem! Nie! Jak to? Moment, ja miałem. Co? Jak jest zginąłem? Co? Ale. Moment, halo. Ja miałem 16 życia. On zadał mi 3. Co? Mi się coś nie kalkuluje. Moment, ja miałem 16. Jeszcze raz. 6, uczyłem 7, 13, 15 życia, on mi zadał 3, potem 1, potem miałem się. Jak ja zginąłem? Coś mi się nie kalkuluje. Ja to będę musiał jeszcze robić, coś tutaj jest niedobrze. Ale mecz był ciekawy zdecydowanie. Mecz do ostatniej zdecydowanie karty. Może mogłem gdzieś tam po drodze lepiej zagrać, w sensie uważam, że do tego momentu jak tam pasowałem i tak czekaliśmy i wolno graliśmy, to było dobrze. Potem jak on dostał, ten Finley, dużo zmienił Finley, ale też że dużo zmieniło to, że on miał fatalny początek, no, fatalny początek. My dostaliśmy bardzo dobry ten snapshot z mega potężnymi kartami. Może trzeba było wcześniej zagrać tego Hollow Hounda, może byłem za bardzo greedy. No, może byłem troszkę za bardzo greedy, bo jednak. Ale też, no nie, no, w sensie. Tam w jednej turze chyba sporo też dobrałem kart niepotrzebnie, zamiast wcześniej coś wtasować. To był też błąd. No, dużym błędem oczywiście była ta szara, która mi się wymsknęła. To ja absolutny misclick, mój błąd, ale no taki niezamierzony. Ja z reguły nie robię specjalnych błędów, ale ten był szczególnie niezamierzony. Ale gra była solidna. No jakby mi się trudno. No nie, no była solidna gra. Była ciekawa gra. Bardzo się cieszę, że zobaczyliście taką grę, taką do ostatniej kropli potu i w ogóle wszystkiego. Dzielin wszelakich ludzkich. I też nieludzkich, bo tutaj dużo jest kart zdecydowanie dalekich od. Chociaż w humanoidalnych formach. Dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!